awansują nasi na pewno bez konieczności dodatkowego rozgrywania, dodatkowego wyścigu. Święty gaz. Jarosław Szymkowiak, Biały Andrzej Huszcza, nasi z drugiego i z czwartego toru. Otarguje się jeszcze tam w kasku czerwonym Maciej Kuciapa. Chciałby wystartować praktycznie z tego betonowego krawężnika. Nie zgadza się na to sędzia podprowadzający. Te targi trwają, no ale już trudno. Sędzia, że wszystko jest w porządku. Podjeżdżają zawodnicy, na pewno dużo nerwów, bo to niesamowicie ważny wyścig. I kto wyjdzie ze startu najlepiej? Andrzej Huszcza, tak znakomicie pan Andrzej. Wyniosło go trochę na prawo. No i widzieli państwo. Nie było kontaktu między Andrzejem Huszczą a Maciejem Kuciapą. Niech państwo to sami po prostu ocenią. Czy była tu wina Andrzeja Huszczy, czy nie było. W każdym bądź razie decyzja sędziego Spychały była jednoznaczna. Pokazana czarna chorągiewka i obok biała, czyli kapitan zielonogórskiej drużyny został wykluczony z tego wyścigu. Sędzia uznał, że on był sprawcą tego upadku Macieja Kuciapy. Pan Andrzej zresztą nie protestował grzecznie, zjechał do parkingu, a tym samym zielonogórzanie no, stracili szansę na awans. Sam Jarosław Szymkowiak w powtórzonym wyścigu 21 nie da rady wygrać.